Dzień dobry Państwu, w poniedziałek 26 czerwca. W związku z pracami remontowymi, które przeprowadza PKP, część przejazdów zostaje zamknięta. Od 21 czerwca ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Piastowskiej nad Młynówką zostaje zamknięty i otwarty 4 lipca. Z kolei wiadukt, który się za mną znajduje, od ulicy Powstańców Śląskich również zostanie zamknięty. Zarówno piesi, jak i kierowcy nie będą mogli od dzisiaj tutaj przejechać. Objazd planowany jest od strony Parku Nadodrzańskiego, od ulicy Księcia Jana Dobrego do ulicy Kropidły. Z kolei osoby, które chcą się dostać do opolskiego zoo i mają w zwyczaju parkować przy ulicy Ireny Sendlerowej, niestety nie będą mogli tego zrobić, bo w związku z tymi samymi pracami parking zostaje również zamknięty. Dostępny dla kierowców będzie z kolei od drugiej strony Odry. Kierowcy będą mogli dostać się tam mostem od ulicy Krapkowickiej. Tam w stronę parku 800-lecia przy ulicy Bolkowskiej znajduje się 252 miejsca dla samochodów osobowych i 5 miejsc dla autokarów turystycznych. Także, Szanowni Państwo, zapraszamy właśnie w tamten rejon. Jeżeli chodzi o aktualne sytuacje drogowe, bo one się zmieniają, ponieważ wiele decyzji pada na ostatnią chwilę, wiele tak naprawdę się w naszym mieście dzieje, wszystko dzieje się dynamicznie. Zachęcamy, żeby wejść na stronę its.mzd.opole.pl. Tam Państwo mają aktualne informacje odnośnie utrudnień na drodze, remontów oraz miejsc parkingowych, które są zajęte bądź dostępne. To na pewno ułatwi przemieszczanie się, w szczególności o poranku, kiedy śpieszymy się do pracy. A ja życzę Państwu, żeby wszyscy w tym pędzie zdążyli do swoich prac i miłego tygodnia.